Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Soku, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam, co się pojawi w sobotniej aktualizacji w Pet Simulator. Jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, bo mało brakuje do 3000 subskrypcji, a na 3000 subskrypcji rozdajemy huge peta. Pierwszym linkiem jest pokazany nowy pet, czyli takiego peta jeszcze nie było w grze. To jest pet o nazwie Chihuahua. Ciekawy pet, w sumie taki fajnie, fajnie wygląda ten pet, taki jedno oko jest takie niebieskie, drugie takie brązowe. I tutaj mamy pokazaną nową funkcję, czyli RAP. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, czyli ta nowa funkcja będzie działała tak jak strona Cosmic Value, że będzie pokazywało, ile ten pet jest wart. W sumie sam nawet nie wiem, bo jeśli zobaczymy sobie posta tutaj, to od Prestona, to jest napisane tutaj, wkrótce będziesz mógł zobaczyć, ile zwierzęta są warte na podstawie ostatnich aukcji RAP. To będzie działało jak Cosmic Value, czyli będzie wam pokazywało, ile huge pet aktualnie jest wart. Ok, jak to tak będzie działało, no to fajna funkcja. Mamy pokazanego nowego tytanicznego peta, czyli Dominus Astra, tak aktualnie się prezentuje. I tutaj jest taki pokazany urywek, jak Preston jeździ na tym Titanic pecie. Też mamy pokazane nowe jajko. Jajko nazywa się Comet Egg. I tak oto się będzie prezentowało. I tutaj mamy przedstawionego nowego peta, czyli Agony Comet. Tak oto się prezentuje. I tutaj mamy nowego, kolejnego peta, czyli jak się oto ten pet nazywa? Comet Cyklop. Jak sądzicie? Czy to będzie nowy update z nową krainą, czy to będzie jakiś event? Ja myślę, że to chyba będzie kolejny event w Pet Simulator X. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia i cześć, elo!